Witam Państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Marzeń. U nas dzisiaj pogoda taka, że nie idzie wyściubić noca. Nieco chłodno, ciemno i deszczowo. Ale wszystko dobrze się składa, bo żeby rozweselić sobie ten dzień, otrzymałam właśnie dwie przesyłki. I jak zapewne się Państwo domyślacie, będą to przesyłki roślinne z dwóch różnych sklepów internetowych, z których korzystam od lat, czyli kupuję od lat rośliny, ponieważ uważam, że są to dosyć dobre sklepy, można śmiało je polecić, wysyłają te rośliny, które trzeba i takie roślinki piękne i dorodne, ale zaraz tutaj przekonam się, czy faktycznie tak jest i czy rzeczywiście przyszło to, co się zamawia, bo czasami, jak Państwo też wiecie, zdarza się tak, że zamawiamy sobie inne rośliny, a wysyła się nam to, co jest po prostu na stanie i wtedy jest troszeczkę takie zaskoczenie, a czasem rozczarowanie, bo jeżeli na coś się, no przynajmniej ja, jeżeli na coś się nastawiam, no to chciałabym, aby było właśnie to, co zamówiłam, ale zaraz tutaj zobaczymy. Bardzo się cieszę, że w ten sposób rozweselę sobie ten nieco ciemny, ponury dzień. I cóż my tutaj mamy? No, jest tutaj trochę tego wszystkiego. To są woreczki. No niewiele Państwu mogę pokazać, ponieważ w tych woreczkach jest troszeczkę ziemi i cebulka. To są różne lilie. Ja zamówiłam sobie lilie drzewiaste, ponieważ bardzo mi się one podobają. Mam kilka lilii w przeróżnych kolorach, ale chciałam dokupić jeszcze więcej, bo lilie dobrze radzą sobie w moim ogrodzie. To nie zawsze jest tak, że wszystkie roślinki rosną świetnie. Na przykład z powojnikami niestety w moim ogrodzie uprawa nie wyszła, dlatego też nie kupuję już żadnych powojników, zostały mi jakieś resztki i te resztki mam. Są też rośliny, które na przykład u Państwa wcale rosnąć nie chcą, a w naszym ogrodzie potrafią być nawet ekspansywne, a więc to jest bardzo różnie. To jak różowy, kiedyś miałam niebieski, ale nie wiem, czy wykopując roślinę dla kogoś, wykopałam też i to jak to się czasem tak zdarza. Irys syberyjski. Mam irys syberyjski w kolorze kwiatów pięknych, błękitnych jak niebo, bo jest to mój ulubiony kolor, ale pomyślałam sobie, że może czas dorzucić coś do kolekcji i zamówiłam też irysy innych kolorach, czyli białym, różowym, bo kosaczce syberyjskie to nie tylko ten błękitny kolor. Następna paciuszka, no też tutaj nic nie widać, ale widać, że są tu jakieś zielone pędy. No zobaczymy, tutaj jest kolejny irys syberyjski. Tutaj też jest irys syberyjski, ten jest akurat żółty. Są te maleńkie pędy, ale nawet przy bardzo dużym przybliżeniu na morzu udałoby mi się Państwu pokazać. Zdarza się tak, że wiele roślin już takich zamawiałam. Jak one się przyjmują? No wszystko zależy od tego, czy roślina ma korzeń, czy ma jakieś pędy. Jeżeli ma, no to się przyjmie. Ale zdarza się tak, że czasem się nie przyjmują. No bywa i tak. Tutaj kolejna lilia drzewiasta. Tutaj też lilia drzewiasta. A tutaj trojeźdź kwista. Też bardzo spodobała mi się ta roślina i myślę, że może u mnie zagościć w ogrodzie. Zobaczymy, korzenie są, ale tutaj te rośliny będę musiała za chwileczkę albo iść i posadzić, chociaż nie wiem, czy będzie mi się dzisiaj chciało, albo przynajmniej otworzyć i podlać, bo mają bardzo, ale to bardzo sucho i może się to niedobrze dla nich skończyć. I są tutaj jeszcze nasiona. Jakie nasiona? Tutaj jest nasionka, czy ja mam okulary, ale może przeczytam. Trybula ogrodowa, chciałam trybulę leśną, ale akurat nie ma. W ogóle chciałam jeszcze takie różne z takich pietruszkowatych nasiona. No niestety to już jest tak, że w każdym sklepie są inne nasiona.
nie ma tak, aby w jednym można było właśnie sobie kupić. Można te rośliny, a one dziko rosną w naszych lasach, na polanach, ale nie będę chodziła po lasach i wykopywała i kradła. A tutaj jest kupidynek. Tak, kupidynek to też taka ciekawa roślina. Spodobały mi się kwiaty, bo kwiaty są niebieskie, bardzo ładne niebieskie kwiatuszki. Można powiedzieć, że takie podobne troszeczkę może do bławatków, może nawet nie do bławatków, ale niebieskie takie bardzo ładne i zobaczymy, co z tych nasionek wyrośnie. No tutaj z powrotem podkładam, żeby mi się nie robiło bałaganu, zwłaszcza jak za chwileczkę ponacinam i podleję. No muszę koniecznie tutaj jednak to podlać. A tu jest następna krzesełka. A jak się tutaj do niej dostać? Może od góry. Zobaczymy. Mam tutaj nóż, który mi pomoże. O, może się uda. Też jestem ciekawa, bo zamówiłam takie rośliny, które bardzo mi się podobają, ale tutaj widzę, że chyba nie wszystkie rośliny są, bo zamawiałam chyba więcej. Zobaczymy. Są, ale jak drodzy Państwo, są, ale są tak dziwnie zapakowane. Pierwszy raz widzę taką technikę, żeby tak pakować. No trochę mi się to nie podoba, ponieważ jest roślina na roślinie. No ale są zielone, więc może będą rosły. Tutaj trochę tej ziemi się nabrudziło, ale patrzcie, w sumie to nie przeszkadza. No, nie będę tutaj się tak źle oceniała tego sklepu. Spróbuję tutaj też, trzeba tak otworzyć, bo te roślinki też trzeba podlać. Jakie tutaj są rośliny? Zaraz Państwu wszystko powiem, przeczytam, tylko się dobiorę do nich. Trzeba to zrobić dosyć delikatnie, bo są tak zapakowane w woreczek, żeby wilgoć była tutaj utrzymana. No trochę trzeba się tutaj namęczyć. A, jest. I to jest roślina czosnek. Mówiłam Państwu, że ja lubię różne czosnki ozdobne, dlatego też kupuję i sadzę na rabacie z liliowcami. A tutaj to powinno być więcej, ale zaraz zobaczymy, jest jeszcze coś. Nie, już nic nie jest. Zaraz tu Państwu wszystko pokażę. Te roślinki też, wydawało mi się, że będą, no tak patrząc, pierwsze wrażenie na przesyłkę, że będą w gorszym stanie, ale nie jest tak źle. No, nawet dosyć. No. I wyciągamy. Tutaj jest krwiściąg. Krwiściąg też mi się bardzo spodobał. Mam lekarski, mam tempo listny i jeszcze jakiś jeden mam. Bardzo pięknie rosną, takie puchate kwiatostany. Bardzo mi się spodobały, więc postanowiłam sobie zamówić. A tutaj... O! No, do tego. I tutaj kolejny krwiściąg. I tu jest kolejny krwiściąg, natomiast tutaj ta roślinka to jest rdest himalajski, to jest kolejny rdest. Ja wiem, że niektórzy na słowo rdest to reagują i zaraz mają przed oczyma te rdesty, które dziko rosną, te czeskie, japońskie, chyba sahalińskie. One bardzo szybko się rozrastają, zajmują sobie duże powierzchnie i wyglądają pięknie. Rosną takie łodygi, ślicznie liście są na nich ułożone i pięknie kwitną na biało. Też to kiedyś miałam, ale bardzo szybko zrezygnowałam z uprawy tej rośliny. I to są te rdesty bardzo ekspansywne. Natomiast rdesty himalajskie to są rdesty byliny wieloletnie. Ja już Państwu przedstawiałam te, które mam w ogrodzie. Mam jeden, który liczy sobie około 10 lat. To już jest taka bardzo stara kępa. Absolutnie się nie rozsiewa. Absolutnie nie rozchodzi się przez rozłogi. Kwitnie od wiosny, od maja,
aż do jesieni, do mrozu. Bardzo piękne kwiaty. Może nie są duże, może nie są okazałe, ale jest ich dosyć dużo i są bardzo eleganckie. Przede wszystkim przyciągają owady. Jest to pożywienie dla owadów, dla pszczół. I absolutnie nie należy się bać rdestów himalajskich. Mówię o rdestach himalajskich. Rdesty himalajskie to są te, które możecie Państwo śmiało posadzić w ogrodzie. One absolutnie nie przywłaszczają sobie żadnego wolnego miejsca. Rozrastają się w większe kępy, które można z czasem sobie podzielić, ale potrzebują na to naprawdę sporo lat. I są to rdesty, które ja mogę Państwu polecić jako rdesty bezpieczne. Rdest himalajski. Pozostałe już nie aż tak. I to tyle, co dzisiaj z tych przesyłek, które sobie zamówiłam. No i życzę Państwu udanego dnia i pięknego dnia. Do zobaczenia.